Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Widzicie, jaki mam głos, ale myślę, że będzie coraz lepiej. Serdecznie dziękuję bratu Adamowi za to, że wspomógł mnie w apelu ewangelizacyjnym i myślę, że też to i było z pożytkiem. Ten głos trochę tak będzie brzmiał jak głos Radia Wolna Europy w latach 60., kiedy był zagłuszany. Także trzeba się przyzwyczaić. A czasy się zmieniły, więc i to może z ubiegiem chwil będzie coraz lepiej. Kochane siostry, drodzy bracia, z pewnością mamy swoje osobiste spojrzenia na pewne teksty w Piśmie Świętym. Niektóre może nam bardziej pasują, inne nie. Niektóre chętniej czytamy, inne mniej lub w ogóle je nie czytamy. Jest pewien fragment, który jest dosyć taki, może to jest za wielkie słowo, jeżeli powiem kontrowersyjny. Ale znajduje się w Piśmie Świętym i jakoś do niego należałoby się odnieść. Proszę powiedzcie mi, albo ja wymienię może, list do Rzymian, jakie treści i przesłania, jakie zagadnienia tam są poruszone. W liście do Rzymian. Zakon, który pokazuje grzech. Usprawiedliwienie z wiary. Co jeszcze? Jest pokazana niewierność Izraela, ale wierność Boga, że on spełni obietnicę, że to Izrael będzie ostatecznie triumfował. Nie ten etniczny, nie ten fizyczny, ale ten, który przyjął Chrystusa. I czy poganie, czy Żydzi, wszyscy w jedno będą realizatorami obietnicy. List do Rzymian mówi o powszechnym dostępie do łaski. List do Rzymian mówi o upadku Adama i zwycięstwie drugiego Adama. List do Rzymian mówi, że, no jak już tu było wspomniane, że zakon obrazuje, co jest grzechem. List do Rzymian szczególną nacisk kładzie na miłość Bożą objawioną w Chrystusie na krzyżu Golgoty. A teraz mam pytanie. I to, co wymieniłem, to jest sednem Ewangelii, najszczersze złoto Ewangelii. A teraz mam pytanie. Z jakich powodów apostoł Paweł zamieścił w liście do Rzymian treść, która jest opisana w 13 rozdziale listu do Rzymian? Z jakich powodów? Przecież to jest, różnica jest co do treści i ważności jak niebo a ziemia, białe a czarne. Może bylibyśmy chętni pewne karty Pisma Świętego nie zauważać, ale zechciejmy się zmierzyć w kontekście tego, cośmy teraz powiedzieli o wartości treści listu do Rzymian i zawartych tam prawd zbawiennych, zechciejmy się zmierzyć z tym, co jest zapisane w 13 rozdziale, pierwszym wersecie listu do Rzymian. A niech każdy człowiek się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko ta od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Jak to się ma do całego treści listu do Rzymian? Jak to się ma? I wniosek, jaki już po przeczytaniu tego fragmentu, jaki jest wniosek? Że to niezbyt dobrze brzmi. To, co tu jest napisane, w stosunku do tego, co jest jądrem i treścią listu do Rzymian. A ja sobie tutaj napisałem taką myśl, taką uwagę, niewygodne posłuszeństwo. Jednak właściwe zrozumienie tego fragmentu 13 rozdziału listu do Rzymian i tych wersetów, które tam są kolejne, właściwe zrozumienie tego fragmentu musimy rozpocząć od 12 rozdziału listu do Rzymian. Tam jest tło do tego, o czym mówi apostoł Paweł w liście, w tym 13 rozdziale. To tło
jest opisane w 12. I co jest w 12 napisane? Ja tylko tak będę zdawkowo to mówił. Jest tu napisane, że życie chrześcijańskie jest służbą Bogu. Dalej, jest mowa o darach duchowych, jak z nich korzystać. A potem jest mowa o napomnieniu do chrześcijańskiego życia. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, miłością braterską jedni drugich w okazywaniu wyprzedzajcie. 10 werset 12 rozdziału, 11 werset 12 rozdziału. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w modlitwie wytrwali. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nikomu za złem, 17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. A jeżeli od was to zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, nie mścijcie się. Jeśli wtedy 20 werset. Łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. I 21, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I teraz apostoł Paweł mówi o czymś, co nam dziwnie brzmi w uszach, o czymś, co w przekroju naszego życia na tej ziemi czasami jest bardzo, ale to bardzo niewygodne. No, apostoł Paweł napomina tu w 12 rozdziale do chrześcijańskiego życia. I w podsumowaniu apostoł Paweł stwierdza, jak już powiedziałem, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tak więc czwartą zasadą przekształconego życia chrześcijanina jest właściwy stosunek do władz świeckich. Wierzący, czy do króla, czy do cesarza, no do władz. Wierzący w tym względzie są zobowiązani według tego zapisu do posłuszeństwa w ramach przekształconego życia. Życia miłości, życia właściwego stosunku. Już domyślam się, że są pewne myśli, które powstają wam w głowach, ale dojdziemy do tych myśli. Jest to niewygodne posłuszeństwo. Jako my ludzie, o różnych emocjach, o różnych zapatrywaniach, nastawieniach, jest to niewygodne posłuszeństwo. Ktoś napisał, że rząd świecki, czy cesarz, czy król, ale będę używał tego określenia rząd świecki. Rząd świecki nie musi być doskonały, jednak to lepsze rozwiązanie od anarchii. Bóg ustanawia go dla dobra ludzkości. Gdyby nie było tej formy rządu, istniałoby prawo dżungli. Znacie z Brazylii pewne enklawy, gdzie tylko dziecko się rodzi, a już podlega mafii. I tego, co w przyszłości dla mafii będzie robić. Dziecko czy społeczeństwo, jakieś tam rodziny mieszkające w enklawach działania mafii narkotykowych czy jakichś innych w Meksyku, ich prawo, tych ludzi obowiązuje i ich zadania są im narzucane i muszą być realizowane. Więc, tak jak wspomniałem, rząd świecki nie może i nie jest doskonały, ale jednak jest lepsze rozwiązanie od anarchii. W Księdze Sędziów 21-25, może zacytuję z pamięci, jest tam powiedziane, że każdy uważał za słuszne robić to, co, i że każdy czynił to, co za słuszne uważał w swoim sumieniu. Czyli nie było jakiegokolwiek porządku. Czy zawsze muszę być poddany? Według tego tekstu. Czy zawsze muszę być poddany? Czytam jeszcze drugi werset. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożeniu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Dosyć mocny tekst. Trudno to inaczej zrozumieć, to co przeczytałem, jak tylko to, że apostoł Paweł przedstawia sprawę jasno, że przeciwstawianie się władzy czy rządowi jest przez Boga traktowane jako bunt Bożemu postanowieniu. Takie tam jest określenie. Dobrze.
i ściągają na siebie, jak tam czytaliśmy, potępienie. Czy to oznacza, że zawsze należy być posłuszny władzy? Okej. Dalszy werset, trzeci werset tego 13 rozdziału, co apostoł Paweł tutaj rozwija. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Według tego tekstu, czy tak zawsze jest? Czy tak zawsze jest, że rząd, władza chwali tych, co dobrze czynią, a przeciwstawia się, karze tych, co źle czynią? No nie jest tak. Nie jest. Zaraz przypomnę, że ci, którzy dobrze czynią, nigdy nie bali się władzy? Czy nie byli narażeni na ich nieupodobanie? Czy władza zawsze była im przychylna? No nie zawsze tak było. Co z Danielem? Co z trzema młodzieńcami? Co z czasami Nerona, Dioklecjana, Decjusza, którzy mordowali, krzyżowali spokojnych chrześcijan, którzy byli błogosławieństwem dla społeczeństwa, bo nie czynili obrzydliwych rzeczy, złych rzeczy, przestępczych rzeczy. Byli to ludzie, którzy byli solą dla tego społeczeństwa. A jednak ta władza ich prześladowała, mordowała i zabijała. Jak mógł Paweł to napisać w tym fragmencie listu do Rzymian? Dla mojego zdrowego rozsądku, jakiego, który myślę, że mam, mnie się to kłóci z całym przesłaniem listu do Rzymian, prawda? Ale kiedy spojrzę na 12 rozdział, o którym wspomniałem na początku, to jest tu pewien sens w tym. Najlepiej by było nie zwracać uwagi na ten cały 13 rozdział. Ale musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, Paweł nie pisze w tym 13 rozdziale o każdej sytuacji związanej z każdym rządem. Czy rządy Rzymu i Żydów nie prześladowały Pawła za jego wiarę? Prześladowały. Nawet go stracono. To czemu to napisał? Dlaczego? Apostoł Paweł ma na myśli tu, w tym fragmencie 13 rozdziału, ma na myśli taką sytuację, gdy prawowity rząd domaga się słusznej postawy od swoich obywateli w przypadku zdrowych czasów. Słusznej postawy od swoich obywateli w przypadku zdrowych czasów. A to jest, jak tam czytaliśmy, że gdy nagradza rząd tych obywateli, którzy czynią dobro, a karze tych, którzy postępują niewłaściwe. To jest właściwa postawa wtedy rządu. Tym samym chrześcijanie, do których pisze Paweł, powinni być posłuszni rządowi, który domaga się właściwej postawy od obywateli. I to jest nakaz, a nie jakaś tam opcja. Ale jeszcze jedno pytanie. Ale tak naprawdę co jest właściwe? Kto określi, co jest właściwe? My możemy tu tak pobieżnie spojrzeć na to i tak z własnego przekonania i doświadczenia, również znając całe treści Pisma Świętego, powiedzieć, że właściwe jest to, kiedy władza, w ramach której żyjemy, i porządek, w której żyjemy, dba o zdrowie obywateli, bezpieczeństwo i porządek. To należy do zdrowych czasów i to z tego punktu widzenia jest właściwe. Zdrowie, bezpieczeństwo, porządek. Czy Paweł stwierdza, że państwo ma absolutny autorytet i nieomylność?
Nie, nic takiego nie stwierdza. Nie. A tak jako ciekawostkę wam coś powiem i nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale taka fama idzie, taka pogłoska idzie. Może historycy by to lepiej gdzieś tam umieścili i ocenili, czy to prawda, czy nie. Przeczytam najpierw tekst, a potem powiem o tej pogłosce, która krąży. Ta władza, jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, a jeżeli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Ten tekst, bardzo często i lubiany, podobno był przez Hitlera. Lubił się nim posługiwać, że jest posłańcem od Boga, ma władzę i ten tekst mu się bardzo podobał. Również i drugim tekstem, który jest zapisany w drugim liście Piotra 13, drugi list Piotra, drugi rozdział 13-14. Czekajcie sekundę. Pierwszy Piotr, tak jest. I tu mamy takie słowa. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako, którzy wolności używają za osłonę zła i tak dalej, i tak dalej. I na koniec jest powiedziane, wszystkich szanujcie, braci, miłujcie Boga się, bójcie króla, czcijcie i tak dalej. No i w nawiązaniu do tej sytuacji Hitler pragnął być postrzegany jako sługa Boga, że ma autorytet władzy wraz z mieczem. Tylko jest jeden problem, to cośmy przed chwilą powiedzieli. On nie czynił dobra ludziom. Dlatego to nie miało znaczenia. Nie był przedstawicielem Bożych zdrowych czasów i Bożego zdrowego podejścia do ludzi. Pomimo, że miał władzę, pomimo, że ją w jakiś sposób został wybrany, nieważne, już teraz nie wchodzę w te meandry historyczne. I podobno w kościołach III Rzeszy ten tekst był cytowany i sprawdzano jego właściwą interpretację przez osoby cytujące, czy to księży, czy to pastorów, podobno byli nadzorowani. Nie wiem, nieważne. Ale ten tekst z listu do Rzymian 13:1 jest jasno powiedziane, że Bóg powołał władzę cywilną, aby była jego sługą. Aby była jego sługą. Bóg może wykorzystać wielu ludzi w tym świecie, aby pełnili jego wolę, aby pełnili jego zamiary. Więc ta władza, o której tu mówi ten 13 rozdział, to nie ktoś najwyższy, ale ktoś, kto winien działać w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa od Boga. A ten człowiek z historii z 1939 roku nie działał w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Boga. Nie działał. Przykład z Piłata. Jan 19:11. Nie wiesz, mówi Piłat do Jezusa, że mogę cię uwolnić albo skazać? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Władza mu została dana, ale on ją miał użyć, w sposób, jaki Bóg zamierzył dla sprawowania tej władzy. Czyli niewinnego wypuścić, a winnego skazać. To należało do zdrowej postawy Piłata. Niewinnego wypuścić, a winnego skazać. I ta władza, jaką Piłat dysponował, nie stanął na płaszczyźnie zdrowego podejścia, jaką Bóg dał jemu do ręki. Ale taką ciekawostkę wam przeczytam. Pewnie też to znacie z Dziejów Apostolskich, jak jeden człowiek, też który miał kompetencje władzy, jak postąpił w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa w sposób właściwy.
Księga Dziejów Apostolskich, 18 rozdział. Księga Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, 12 do 17. A gdy Gilion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł już miał usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się rzecz zrozumiała za wami Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów nas i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Zrozumiał ten człowiek, ten poganin wręcz, zrozumiał, że oni go wpuszczają na teren, który nie należy do jego kompetencji. On to dobrze zrozumiał i mówi: precz mi tu z sądu, to nie moja działka, to nie moja kompetencja. Sami sobie to rozstrzygnijcie, a mówiąc obrazowo, niech to wasz Bóg rozstrzygnie z wam. I to była wspaniała postawa. Władca jest Bożym sługą. Dokładnie podobno ten grecki przekład mówi dosłownie diakonem. Władza ma czynić dobro dla obywateli, bo tak postępuje Bóg, ich szef. To dobro musi być zgodne ze zrozumieniem dobra Boga, a nie, że to dobro jest zgodne ze zrozumieniem, nie wiem, Nabukadnezara, Nerona, Napoleona, Hitlera, Stalina, Pol Pota czy Busha. To dobro musi być zgodne, którą władza dysponuje tymi uprawnieniami, musi być zgodne z dobrem ich szefa, który im dał to, czyli Boga. Tym samym na przywódcach spoczywa ogromna odpowiedzialność i na wszystkich rządzących. To jest zadanie chrześcijanina o przekształconym życiu, o przekształconym charakterze. A władcy mają ustanawiać prawo i utrzymywać porządek, aby mogła być głoszona Ewangelia. Czytamy jeszcze dalej, Rzymian 13:5. Tu jeszcze kolejny argument Paweł dodaje do tego, co już napisał w całym tym 13 rozdziale. I to są naprawdę dosyć mocne stwierdzenia. Dalej pisze Paweł w tym 13 rozdziale, 5 werset. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Proszę, tu apostoł Paweł dotyka wewnętrznego przekonania człowieka, jego sumienia, że sumienie nam nakazywać powinno właściwą postawę wobec władzy. Dlatego jeżeli chodzi o pewien aspekt życia w społeczeństwie, gdzie istnieje jurysdykcja władzy, Jezus powiedział: oddawajcie to, co jest cesarskiego cesarzowi, a to, co jest Bożego Bogu. Może na sekundę się przy tym jeszcze zatrzymam. Miałem to na początku powiedzieć, ale może teraz to powiem. Jezus został sprowokowany. Zaczepiony, sprowokowany, aby wyrazić swoją opinię na temat władzy. Natomiast apostoł Paweł tu nie został sprowokowany, a pisze o tym samym. To jest dziwne. I widocznie z tego należy wyciągnąć taki wniosek, że nie jest to obojętne, że jakieś zrozumienie chrześcijanin tego musi mieć. Bo apostoł Piotr, jak czytałem też przed chwilą, w drugim liście, czy w pierwszym liście Piotra, to też o tym wspomina. Więc nie jest to obojętna sprawa, a apostoł Paweł w tym 5 wersecie sprowadza to również do sumienia. Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. Tutaj zauważamy kilka rzeczy.
Może przeczytam taki jeszcze fragment, który dość właściwie oddaje tamte czasy. Rządy, pod którymi Jezusowi wypadało żyć, były skorumpowane i oparte na ucisku. Na każdej stronie dobiegał płacz z powodu wymuszeń, nietolerancji i straszliwego okrucieństwa, jednak Zbawiciel nie dążył do wprowadzenia społecznych reform. Nie występował przeciwko narodowym nadużyciom, ani nie potępiał wrogów narodu. Nie wchodził w konflikt z przedstawicielami władzy. Ten, który służy nam za przykład, trzymał się z daleka od spraw ziemskiej administracji. I to nie dlatego, że był obojętny na ludzkie nieszczęścia, ale dlatego, że lekarstwo na nie znajdowało się nie tylko w sferze ludzkiej i zewnętrznej. Skuteczne leczenie musi objąć indywidualnie każdego człowieka i odrodzić jego serce. A więc Jezus wiedział o tym, że nie każda władza robi to, co jest dobre dla ich obywateli. Że władza ma tendencję do nadużywania pewnych rzeczy. Ale jego metoda zmieniała tą rzecz w tym znaczeniu, że zmieniała serca poszczególnych ludzi. To jest Ewangelia, która dociera do tych ludzi. I człowiek ogarnięty Ewangelią, to czy jest, ma władzę w rękach, czy jest zwykłym, przeciętnym zjadaczem chleba, to jest człowiek o przekształconym życiu, jak apostoł Paweł napisał w 12 rozdziale listu do Rzymian. I wracając do tego, w tej historii z monetą cesarza, jakby Jezus im powiedział, Rzym, pomimo że jest najeźdźcą i źle traktuje Żydów i ich religię, to on ma swoje prawa. I oddajcie mu cześć cesarską. W sferze powinności cesarskich chrześcijanin winien je realizować. Ale w tym przykładzie z tą monetą jest również pokazana odpowiedzialność przed Bogiem, na którą sfera władzy nie może mieć wpływu, bo jej nie podlega. I tu mamy rozdział kompetencji. Żydom, kiedy przyszli z monetą cesarską do Jezusa, wydawało się, że na pewno nie mają żadnych zobowiązań wobec okupantów. Nie mają. A co do Boga, zobowiązania wobec Boga, to tak jak oni uważali. A Jezus im tu pokazał, nie, wy macie dwie sfery. Sfery względem Boga i sfery względem władz, choć są okupantami. Chrystus więc nauczał, że Kościół i władza świecka zarządzają dwoma różnymi obszarami życia i że chrześcijanin ma obowiązki wobec obydwu. I na tej przestrzeni dotyka apostoł Paweł w 13 rozdziale. Jezus w tym fragmencie nie powiedział, że obie są jednakowe, ani która jest ważniejsza, ale mówi do Żydów słuchaczy, że mają obowiązek względem Rzymu i względem Boga, z czym oni z tym pierwszym mieli problem, a z tym drugim też. Byli bardzo buntowniczym narodem, który powodował, że ostatecznie wiele ucierpieli. Dlatego też w Księdze Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, 28 werset, Księga Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, 28 werset brzmi następująco. I tu jest już pokazana płaszczyzna relacji człowiek-Bóg. To mówi bodajże apostoł Piotr, mówiąc, ktoś tam mówi do niego, dowódca straży, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I apostoł Paweł, czy ten fragment z kolei pokazuje, że są rzeczy,
które nie podlegają jurysdykcji jakiegokolwiek zarządcy władzy cesarza króla. Więc najpierw w pojawiającym się problemie czy konflikcie, jaki się ewentualnie może pojawić, należy na podstawie Słowa Bożego ustalić w sercu, do czyich kompetencji należy ten problem. Taki czy taki, czyli Boga czy cesarza. Paweł celowo podkreślał kwestię cywilnego posłuszeństwa, bowiem Żydzi z natury byli buntownikami. W pierwszym wieku Palestyna była pogrążona w ciągłym buncie i chaosie społeczno-politycznym. Mesjasz był im potrzebny tylko do tego, żeby wspierać ich buntownicze zamiary. A Mesjasz miał inny pogląd na tę sprawę. Paweł, zgodnie z pouczeniem Jezusa, żeby oddać to, co jest cesarskiego, miał inne zadania w kwestii władzy niż Żydzi. Według niego Rzym pełnił w tym czasie funkcję ustanowioną przez Boga zachowania świata i tych terenów od chaosu, zamieszania i był to tak zwany Pax Romana, czyli pokój rzymski. Umożliwiał Pawłowi i innym bezimiennym misjonarzom poruszać się swobodnie po imperium i Ewangelia została zaniesiona do najdalszych zakątków świata. Jeden język w miarę dosyć sprawna organizacja i Ewangelia mogła się poruszać po całym imperium i docierać do najdalszych zakątków świata. Apostoł Paweł nie miał wątpliwości, że rząd jest czymś właściwym w ogólnym przekroju społeczeństwa. Choć ten rząd brał udział w ukrzyżowaniu Jezusa, a w końcu uśmiercił Pawła i że chrześcijanin ma obowiązek respektowania go. Rzymian 13:7. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Ktoś kiedyś powiedział mi, że historia z monetą cesarza, z którą przyszli do Jezusa, dotyczyła tylko podatków. Ale nie taka jest. To jest zawężony obraz. Tutaj ten werset na to odpowiada. Ten werset na to odpowiada. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, to podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaś, temu bojaś. A komu cześć, temu cześć. Istotą tego pytania było w tym, z tą monetą, było pogrążenie Jezusa. Każda odpowiedź stwarzała niebezpieczeństwo. Jezus poprzez pokaz z monetą ustanowił ważną zasadę dla naśladowców. W stosunku czy do władzy państwa, którą chrześcijanie powinni się respektować? Nie jest to proste, ale ważne. I tą naukę rozszerza apostoł Paweł w liście do Rzymian 13 rozdziału. I na koniec apostoł Paweł przechodzi do bardzo ważnej rzeczy, która jest spoiwem tego trudnego fragmentu Pisma Świętego. Przechodzi od zobowiązań wobec rządu króla, czy cesarza, czy państwa do długu wobec bliźniego. 13:8. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. To ci, co siedzą tutaj, są objęci tą miłością, mówi Paweł, a tamci wyżej, w tych salach jakichś tam rządzących, to nie są objęci tą miłością? I właśnie o tym mówi apostoł Paweł. Jezusa krzyżowali, Jezusa poniewierali, niesłusznie, a on, jakby powiedzieć, nadstawiał drugi policzek, a on okazywał miłość i kazał Ewangelię nieść nawet wrogom, aby oni mogli być zmienieni. Więc komu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
Apostoł Paweł teraz przechodzi do najważniejszej zasady całego listu do Rzymian, całego Pisma Świętego. Zasada miłości obowiązuje wszystkich. Obowiązuje nawet nieprzyjaciół. Nasz prywatny dróg miłości nigdy nie ustaje. I stale mamy obdarowywać miłością kogoś, drugą osobę. I będzie trwał aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Dług wobec państwa kończy się wraz na przykład z rozliczeniem rocznym, podatku czy czegokolwiek. Ale dług miłości zabieramy do nieba, do wieczności, gdzie nawet zbawieni nie będą potrafili, choć będą to czynić, wyrazić w jakiejś ekspresji tej miłości za to, co Chrystus dla nich uczynił. To sprawia może, że nie czuję się dobrze. Chciałbym spłacić wszelki dług i czuć się dobrze, bez zobowiązań, niezależny. Chciałbym mieć pewność, że oddałem już bratu odpowiednią ilość miłości swojej i już wystarczy. Ale reakcja Pawła na takie życzenie jest podobna do odpowiedzi Jezusa, jakiej udzielił Piotrowi na pytanie: ile razy mam odpuścić bratu bliźniemu swemu? Odpowiedź brzmiała, że zawsze. Dług miłości nigdy się nie kończy. I tego oczekuje się od kandydatów do wieczności. Kto bowiem miłuje, zakon wypełnił. Przekształcone życie ma właściwy stosunek wobec państwa, wobec Boga i wobec bliźniego, osadzonego na płaszczyźnie miłości. I teraz wydaje mi się, że apostoł Paweł w całym przekroju listu do Rzymian chciał pokazać wszystko, co należy do zbawienia. Bo przekształcone życie, inspirowane i motywowane miłością, obejmuje różne dziedziny życia człowieka żyjącego tu na ziemi. I apostoł Paweł w tym 13 rozdziale wypunktował tą jedną z dziedzin naszego życia, jakim jest kontakt i obracanie się w ramach władzy, pod którą mieszkamy. Przekształcone życie ma właściwy stosunek do państwa, Boga, bliźniego. A w tym jest miłość. Niewygodne posłuszeństwo bierze się z braku miłości. Niewygodne posłuszeństwo bierze się z braku miłości. Bo na początku mówiłem, że kiedy czytam ten 13 rozdział, to mi to tak uwiera mnie jak kamyk w bucie ten rozdział. Ale niewygodne posłuszeństwo bierze się z braku miłości. I od tego rozpoczął Paweł, od podkreślenia znaczenia miłości. I na tym należy zakończyć, czytając ten 13 rozdział, aby nie robił on nam problem, jak do takiego zagadnienia podejść. Niech Bóg błogosławi na sercach naszych tych kilka myśli. Amen.